Cześć YouTuberzy. Dzisiaj chciałbym zaprezentować Wam moją skrzynkę narzędziową FACOM. Jest to model BP.P26 PB. Jest to bardzo fajna, moim zdaniem, skrzynka. Posiada metalowe zatrzaski. Ciężko jest to zrobić jedną ręką. One są bardzo sztywne, bardzo solidne. Aluminiową rączkę. Gumowe zabezpieczenia przed uszkodzeniami. I metalowy pręt, który służy jako zawias. W odróżnieniu od tanich skrzynek, które Wam się rozpadają po pewnym czasie z plastikowymi zatrzaskami i plastikowymi zawiasami. Ta skrzynka działa po prostu świetnie. Przejdźmy do rozmiarów. Jest to skrzynka 47-litrowa, 66 cm szerokości. O, tu są moje gwintowniki, zapomniałem wyjąć. Jedyna wada tej skrzynki, którą znalazłem, jest to, jak szeroko otwiera się to wieczko. Tutaj mamy taką półeczkę. Skrzynka w środku, ona jest dość sztywna. Przejdźmy do ceny. Ja nie pamiętam, ile zapłaciłem za tą skrzynkę. Pamiętam, że była to cena na poziomie produktów Stanleya w marketach budowlanych. Kupowałem ją jakiś czas temu. To była nowość. FACOM dopiero wyszedł z tą serią. Teraz oferują również inne rodzaje tych takich skrzynek. Czy poleciłbym Wam taką skrzynkę narzędziową? Tak, zdecydowanie. Nie są one aż tak drogie, porównując do innych produktów solidnych producentów. Wygląda to profesjonalnie. Jestem z niej bardzo zadowolony. To jest najlepsza skrzynka narzędziowa, jaką posiadam. Dobra, sądzę, że to by było na tyle. Do usłyszenia wkrótce.